Witam, ja jestem Kanani, a dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować lineart, który zrobić na kartce do tego, aby obrobić go na komputerze. Jak widzicie, przygotowałam tutaj parę takich, jak widzicie, prostych szkiców. Zeskanowałam je i oto mam je w Photoshopie. Jak je zatem teraz przygotować do tego, abym mogła swobodnie pod nimi i nad nimi rysować jakieś rzeczy, kolorować, cieniować. Zatem pierwszym krokiem jest to, aby zmienić, żeby nie było tłem, a zrobić warstwę z tła. To jest dosyć istotna rzecz. Później Wam powiem dlaczego. A teraz zajmiemy się usunięciem wszelkich tutaj, no jak widać, gdzieś tutaj się pojawia jakaś tekstura papieru, tutaj widzicie pod spodem, jeżeli czasami szkicujecie, na przykład używając kolorowych kredek, bo tak jest Wam łatwiej, no to widać, że tu pod spodem jest jakiś szkic bazowy. Mogę nawet przybliżyć, a tu widać takie pod spodem rzeczy. Jak się tego pozbyć? Więc wpierw klikam Ctrl-U albo wchodzę w obraz, dopasowanie, barwa i nasycenie. I tutaj mamy całkiem fajne kontrolki. W oryginale tutaj nic się bawić nie będziemy, tu jest zmienienie jasności, nasycenia, barwy i tak dalej. Zatem klikamy tutaj po kolei. Na przykład kolor, który chcemy usunąć, jest ten taki zielono-żółty. Tu wybieramy zielony i mamy tutaj opcję jasność. Przeciągamy ją na samego maksa. Dzięki temu wszelkie jakiekolwiek zielone odcienie stały się jaśniejsze. To samo robimy z innymi kolorami. Czerwony, żółty. Jak widzicie, właśnie w momencie, gdy dałem żółty, wszystko tutaj wokół, co było takie niefajne, zniknęło. To samo możemy zrobić z zielony, już mamy niebiesko-zielony, niebieski oraz karmazynowy, czy taki różowy. Dzięki temu pozbyliśmy się wszelkich takich kolorowych rzeczy. Tak samo, gdy dzieje się, gdy na przykład skanujecie, to czasami mogłoby się wydać wszystkie jakieś takie tło bardziej takie niebieskawe albo bardziej żółtawe. To właśnie pomoże nam usunąć to wszystko, co tutaj było. Ale nadal nasz lineart nie jest teraz idealny. Nadal widać te tekstury papieru, tutaj takie trochę jaśniejsze coś tam jest. Jak się tego pozbyć? Klikamy Ctrl-L bądź obraz, dopasowania, poziomy i mamy tutaj takie fajne okienko. Przesuwając ten tutaj mały suwaczek po prawej, im bardziej go przesuwam w lewą, tym bardziej znikały te wszystkie nasze kropeczki, tekstury i tak dalej. O, właśnie to przesuwam w jedną, w drugą. Mam nadzieję, że to widać. Przesuniemy sobie tak, żeby było jak najmniej widać oraz żeby jak najmniej stracił na tym lineart. Uznajmy, że jest ok. Tym suwaczkiem środkowym możemy sobie teraz ustawiać, jak gruby ma być nasz lineart. Tak to jest grubo, właśnie strasznie. A tak to jest coraz cieńszy. Ustawię sobie, no dajmy mniej więcej tak. Ten ostatni suwaczek jest nam niepotrzebny. Operujemy tylko tymi dwoma, najbardziej po prawo i tym środkowym. W ten sposób pozbyliśmy się już wszystkich takich dziwnych kropeczek, tekstur, kolorków i wszystkiego. Nasz lineart jest gotowy teoretycznie. Jest kilka sposobów, dzięki którym możemy kolorować pod tym lineartem. Pierwszym z nich jest oczywiście ustawienie tutaj trybu warstwy na chociażby pomnóż. Dzięki czemu możemy po prostu sobie wziąć jakiś kolorek, na przykład ten, i kolorować pod spodem. Pięknie wszystko działa. Ale jednak nie jest to jeden z moich ulubionych sposobów, ponieważ jest to trudniejsze, jeżeli chodzi o obróbkę późniejszą lineartu, gdybyś na przykład chciał zmienić kolor albo coś. Jest to możliwe, ale trudniejsze. Co zatem zrobić? Jest pewien sposób, który Wam przybliżę, ale nie będę go dokładnie tłumaczyć, bo to jest troszkę skomplikowane, jak to działa, ale działa. W pierwszym kroku klikamy przycisk D, aby tutaj zmienić nam się kolor. Podstawowy czarny, drugi kolor biały. Klikając pojedynczo D, właśnie to się dzieje. Jeszcze raz, przykładowo biorę zielony, klikam D, zmienia nam się tutaj kolorek. Kolejnym krokiem jest kliknięcie Ctrl-A, aby zaznaczyć całość. Troszkę Wam oddalę, żeby było widać. O, kliknąłem Ctrl-A, zaznaczył cały nasz obszar.
i teraz klikam Ctrl X, przez co wycięłam nasz obraz. Kolejnym krokiem jest kliknięciem Alt i Backspace, co sprawiło, że no po prostu cały nasz obraz stał się czarny. Następnie trzeba kliknąć Q. Co to zmienia? No jak widać, tutaj zmienił się nam na inny tryb. Nie będę tłumaczyć, jak to działa w tym wypadku, bo to jest troszeczkę skomplikowane, ale co teraz robimy? Klikamy Ctrl V, czyli wklejamy nasz obrazek. The fuck. Idź mi stąd. Kolejny krok. No widać, jest jakieś dziwne czerwone co. Ponownie klikamy Q, przez co zaznaczył nam się to, co było czerwone. Teraz klikam po prostu Delete, aby usunąć tło. No i gotowe. Nasz line art jest osobno zrobiony. Aby odznaczyć, klikamy Ctrl D. No i jest dokładnie przeźroczysty. Pod spodem możemy walnąć jakiś kolorek, na przykład taki. I możemy sobie swobodnie kolorować nasz line art. Na przykład tako. I możemy walnąć sobie więcej kolorków. Czyli działa to właśnie w ten sposób. Strasznie wygląda to moje kolorowanie, ale teraz nie będę się w to bawić. Zatem jeszcze raz po kolei calutką sekwencję, jak to działało. No, to jest nasz line art, który mieliśmy na początku przygotowany. Teraz bardzo szybko D. Ctrl Al. Ctrl X. Alt Backspace. Q. Ctrl V. Q. Delete. I aby odznaczyć, Ctrl D. Dokładnie tak to działa. Teraz możemy sobie właśnie operować też na naszym linearcie i na przykład zablokować warstwę i zmienić mu bardzo wygodnie kolor. I wszystko działa tak, jak należy. Mam nadzieję, że ten sposób Wam się przyda. Jest on bardzo łatwy, bardzo szybki. Jeżeli opanujecie całą tę sekwencję, to będzie to dla Was wręcz automatyczne. Póki co możecie sobie ją zapisać, znajdziecie ją także w opisie filmu. Gdybyście Wam się nie chciało później kiedyś szukać, to jest w opisie filmu. Mam nadzieję, że Wam się przyda. No i to tyle. Na razie.